Witam Was, jestem Kubarą, a to jest kolejny poradnik do Terrarii. W tym poradniku zajmiemy się rudami. Zapraszam. Rud w Terrarii jest 10. Zacznijmy od najprostszej. Copper ore. Copper ore występuje na całym długości świecie. Jest to najsłabszy materiał, który, no, tak naprawdę ma się z niego podstawowe narzędzia, oj, ale jakiś bóg, więc przydaje się tylko do zrobienia koprowego, normalnego miecza i do przywoływania różnych bossów oraz robienia żyrandolów. Iron ore. Iron ore też występuje po całym świecie. Iron ore jest tu już lepszy materiał. Robi się z niego wiadro, jak i wszystkie narzędzia oraz broje. Znaczy, że jest Silver Ore. Nie będę kłamał, nie wiem, czy Silver Ore występuje na powierzchni, ale wiem, że już na tle z kamyczkami łatwo go znajdziecie. Silver Ore jest czwarty w hierarchii i no, Silver Ore, to można z niego zrobić zbroje, narzędzia itp. Gold Ore jest piąty w hierarchii. Można go znaleźć na warstwach kamyczkowych i bardzo rzadko na warstwach normalnych. No, gold ore jak gold ore, można z niego robić narzędzia oraz różne broni i zbroi. I demonitore, bardzo rzadki materiał, który można spotkać wszędzie, ale jest bardzo rzadki. Wypada z bossów też w większych ilościach, dlatego bardzo, że zamiast szukać go, trzeba robić zbrojki. Dobrze. Demonitore można robić z niego narzędzia, jak i zbroje. I to są jedne z najlepszych zbój. Przechodzimy do dwóch materiałów. Meteor Ore jest trzeci w hierarchii. Tak, trzeci meteor. Można go zdobyć, jeżeli się zniszczy szedł orba, spada na świat meteor i wtedy można go wykopać. Meteor, no, meteor jest słaby, nie polecam robić z niego zbrojek, ani niczego takiego. Dalej Hellstone Ore. Hellstone Ore możemy znaleźć w Underworldzie. Jest to najlepszy materiał pre-hard mode'owy. Można z niego robić narzędzia, jak i różne specjale, bonusy i inne rzeczy. Więc, no, warto się z niego zrobić. I jego sztabki przypala się w Hellforge'u. Resztę się przypala w normalnym piecyku. Teraz przechodzimy do trzech rud hard mode'owych. Jest to kopalt, czyli adamantyt. Nie różnią się one niczym, oprócz tego, że kopaltowe narzędzia możemy robić zwykłym kowadle i normalnie przytapiać. Metrylowe narzędzia możemy przytapiać w normalnym piecu i narzędzia możemy robić tylko w metrylowym kowadle. Czyli trzeba je zrobić. Jak zrobić metrylowe kowadło? Tutaj wstawię, tutaj pewnie będzie odnośnik do mojego poprzedniego poradnika o przedmiotach użytecznych. Zapraszam. I adamantyt ore, przytapia się go w adamantyt furnace. Tak samo do tego poradnika zachęcam. I z adamantytu się robi najlepsze zbrojki, nie licząc oczywiście Halloween, czyli połączenia tych trzech oto kolorów. To był koniec tego poradnika, krótki. Żegnam się z Wami. Cześć.